Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza już teraz na kapital.pl. Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, jak w Polsce zaczęto produkować taśmowo, wręcz taśmowo lekarzy na nowo powstałych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. No i co z tego dla nas wszystkich będzie? W skrócie można powiedzieć memento mori. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. Proszę wpisywać je w komentarze. Dzięki tym pytaniom powstaje wiele, moim zdaniem, bardzo ważnych programów. I tak, mam w rękach książkę bardzo poczytnego autora thrillerów medycznych, poczytnego na całym świecie, Robina Cooka, pod tytułem Szarlatani. No to jest właśnie thriller medyczny, którego akcja rozgrywa się w jednym z renomowanych amerykańskich szpitali. Gdyby Cookowi zabrakło tematów na kolejne kryminały, to polecałbym mu przyjazd do Polski i opisanie tego, co w Polsce się dzieje i to, co w Polsce będzie się dziać. Szczególnie to, co będzie się dziać, będzie niesłychanym thrillerem. I w różnych mediach, szczególnie medycznych, pojawia się coraz więcej materiałów, oświadczeń różnych stowarzyszeń medycznych krytykujących ten pomysł, ten plan, realizację tego planu. Ci ludzie jakby nie wiedzieli, skąd to się wzięło, bo to nie jest polski pomysł, to nie jest pomysł PiS-u. PO będzie go realizował w równym stopniu. Pisałem o tym w książce Masoneria Polska 2021, Wielki Reset. I ten pomysł jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Dokładnie to on się nazywa, ten plan. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. No i teraz w dokumencie liczącym 232 strony o nazwie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności czytamy. Zawartość dokumentu oparta jest na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady, tutaj numery wszystkie i tak dalej, z dnia 12 lutego 2021 roku, ustanawiającym instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności, tu znowu Dziennik Ustaw Unii Europejskiej, Urzędowy Unii Europejskiej, oraz odpowiednich wytycznych Komisji Europejskiej, a jego poszczególne zapisy były przedmiotem uzgodnień z Komisją Europejską w ramach dialogu technicznego prowadzonego od listopada 2020 roku. To znaczy, tylko jest pytanie, kto z tą Komisją Europejską coś uzgadniał. W każdym razie w tym Krajowym Planie Odbudowy są określone kwoty i te kwoty są, znaczy jest ostateczna kwota. Ta kwota jest podzielona na kilkadziesiąt czy jeszcze więcej drobniejszych kwot i te kwoty są przeznaczone na określone cele. I wśród tych celów wymienia się między innymi tak, 212 uczelni medycznych otrzyma wsparcie na remont i modernizację. Wyposażymy ich sale wykładowe, biblioteki i domy studenckie. W Polsce nigdy nie było i pewnie nie będzie 212 uczelni medycznych. Natomiast jeżeli policzyć te wszystkie kierunki lekarskie, pielęgniarskie, które się pojawiły na różnych państwowych i prywatnych uczelniach, no to będzie 30-40, więc co? Oni myślą o tym, że będzie aż 212 takich. To znaczy Unia Europejska, takich kierunków. No i te pieniądze będą też przeznaczone
dla studentów. 25 400 studentów nauk medycznych otrzyma pomoc finansową lub mentorską. No i teraz z oficjalnych polskich informacji dowiadujemy się, że w latach 2019-2021 liczba studentów dyscypliny nauk medycznych wzrosła o 12% i w 2021 wyniosła ponad 78,2 tysiąca osób. A tutaj plan zakłada, że pomoc będzie dla 25 400, czyli 3,5 prawie razy więcej studentów nauk medycznych oni zakładają. No i w tym planie jest taki punkt: stworzenie odpowiednich warunków dla zwiększenia liczebności kadry medycznej 3,1 miliarda złotych. I tak, studia będą dzienne, stacjonarne i będą niestacjonarne, czyli wieczorowe, i studia dzienne na uczelniach prywatnych i studia niestacjonarne, czyli wieczorowe, na uczelniach zarówno publicznych, jak i prywatnych, będą płatne. Znalazłem w internecie zestawienie. Studia medyczne mają założenie trwać 6 lat. Jakie to będą opłaty? I tak na przykład. Kierunek lekarski Bydgoszcz 40 tysięcy za rok. Kierunek lekarski Gdańsk 38. Kierunek lekarski Katowice 36. Kierunek lekarski Wrocław 37. Kierunek lekarski Warszawa 46,6. Ciekawe jest czesne za kierunek lekarski w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, gdzie za pierwszy rok studiów stacjonarnych czesne będzie 46 tysięcy, a za pierwszy rok studiów niestacjonarnych 54 tysiące. To wszystko trzeba przemnożyć przez 6. 4 razy 6, 4 razy 6, 6 razy 4, 2 miliony 400. Prawda? To tak się kształtuje opłata za studia, za same studia, nie licząc tego, no, że student musi gdzieś mieszkać, coś jeść, w coś się ubierać, za coś książki kupować i tak dalej. A tu jeszcze jest ciekawostka: za rok studiów krakowskiej lekarskich Akademii imienia Fryca Mudrzewskiego 48 tysięcy. No i teraz jednym z tańszych kierunków lekarskich jest kierunek lekarski w Akademii, w szkole Ojca Rydzyka. Tam tylko, jak podają na stronie, 39, przepraszam, 19500 za semestr, czyli 39 tysięcy za rok, prawda? Czyli no niecałe 2 miliony. I teraz pytanie, kto będzie, jacy studenci za to zapłacą? Prawda? To znaczy, chodzi o jakichś milionerów i odpowiedź jest nie, bo jeżeli zajrzymy na, wcale nie milionerzy, jeżeli zajrzymy na stronę chociażby uczelni Ojca Rydzyka, no to tam jest informacja, że można uzyskać kredyt specjalny z Ministerstwa Szkolnictwa. Znaczy informacje o tym kredycie są na stronie Ministerstwa Szkolnictwa. Jak zajrzymy na to ministerstwo, to tam się jest taki obszerny punkt na 2,5 strony pod tytułem: jakie warunki należy spełnić w celu umorzenia kredytu na studia medyczne. No i tych warunków jest tu kilkanaście, na przykład 10 lat pracy jako lekarz w pełnym etacie w
placówkach, które należą do Narodowego Funduszu Zdrowia lub mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale też można ten kredyt umorzyć w związku ze szczególnie trudną sytuacją życiową lub w związku z trwałą utratą zdolności do spłaty zobowiązań. No to w zasadzie można powiedzieć, że ten kredyt to nie jest kredyt, tylko darowizna. I to jest właśnie z tego KPO, będzie z tego KPO, bo na razie studia ruszają, w niektórych uczelniach już ruszyły w 2017 roku, a pieniędzy z KPO nie ma, ale tutaj PiS, rząd PiSu jakby już założył, że te pieniądze będą i zakłada, znaczy pożycza skądś, wypłaca, a później no, PO się będzie martwiło, prawda, bo jak dostanie KPO, jeżeli dostanie, to to będzie za to płacił. No i teraz może jedna opinia dotycząca tej sytuacji ze strony środowisk medycznych. Obserwujemy wręcz patologiczną marginalizację znaczenia medycznych uczelni wyższych. Jeżeli kierunki lekarskie mogą otwierać akademie humanistyczne czy uczelnie techniczne, to znaczy, że niebawem każda szkoła będzie mogła kształcić lekarzy. Czy takiego działania chcemy? Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji i Nauki kompromituje kształcenie medyczne. Masowe otwieranie kierunków lekarskich nie rozwiąże kryzysu kadrowego w ochronie zdrowia. Zamiast dążyć do uatrakcyjnienia publicznego systemu ochrony zdrowia, robimy z kształcenia kart lekarskich parodię akademickiego systemu kształcenia. Liczne nowe kierunki będą kształciły około 27% wszystkich studentów. To nie rozwiąże aktualnych niedoborów lekarzy w systemie publicznym. Obecnie system daje młodym ludziom złudne nadzieje, że będą mieli gwarancję prawidłowego przygotowania do pracy jako lekarz po ukończeniu takiej szkoły. Mocno w to wątpię. Po pierwsze, z roku na rok spada liczba lekarzy chętnych do nauki studentów medycyny w uczelniach renomowanych, a po drugie, bardziej widzę troskę poszczególnych uczelni o zwiększanie swoich budżetów z uwagi na popularność kierunku lekarskiego, a nie jakość kształcenia. Czy wyobrażamy sobie, że będzie nas operował lekarz, który zamiast studiować anatomię spędza pół dnia w drodze na zajęcia oddalone o 100 km od siedziby uczelni? Apelujemy do Ministerstwa Zdrowia oraz do Ministerstwa Edukacji i Nauki o opamiętanie. Kształcenie medyczne w Polsce nie może być parodią, a niestety obniżanie wymagań dla uczelni odbieram jako chęć zbijania politycznego kapitału kosztem bezpieczeństwa pacjentów. Wiemy, że dydaktycy zajmujący się kształceniem przyszłych lekarzy są oburzeni sytuacją. Jest też oświadczenie, między innymi jest, można znaleźć w internecie oświadczenie lekarzy rezydentów. I zdaniem rezydentów działania Ministerstwa Zdrowia mające na celu zwiększenie liczby studentów są wykonywane bez planu, aby ostrudzić nastroje związane z wydłużającymi się kolejkami do lekarzy, tłumaczonymi brakami kadrowymi. Efektem tego jest dramatyczna degradacja jakości kształcenia, która stanowi zagrożenie zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Znaczy zagrożenie bardziej dla pacjentów. I teraz jeszcze zobaczmy, jakie uczelnie będą kształcić lekarzy. No wiemy, że Akademia Ojca Rydzyka, a oprócz tego, tak, publiczne uczelnie. Będzie, jest. Wydział Lekarski Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Radomskiego, Wydział Medyczny Kolegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli Akademia Teologii Katolickiej, którą ja kończyłem, Wydział Medyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Medyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Wydział Medyczny i Nauk o Zdrowiu
Uniwersytetu Kaliskiego, prawda, jeszcze niedawno tam nie było żadnej uczelni, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Siedlcach, tam była kiedyś Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kolegium Medicum, Wydział Lekarski Akademii Mazowieckiej w Płocku, Wydział Medyczny Politechniki Wrocławskiej, Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego Akademii Wojsk Lądowych, Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu, uprawniona do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim od roku 2023-2024. No a jakie prywatne uczelnie będą kształciły lekarzy? Wydział Lekarski Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycia Modrzewskiego, Wydział Medyczny Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Akademia Śląska, Uczelnia Medyczna imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Wydział Lekarski Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, uprawniona do prowadzenia studiów w latach 2023-2024, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi. Wszystko, to już nie będę powtarzał, wszystkie zaczynają teraz. 1 października zaczęły. Akademia Nauk Stosowanych imienia księcia Mieszka I w Poznaniu. To samo w tym roku zaczęła. Co będą umieli ci lekarze? Trzeba będzie przepytywać lekarzy albo sprawdzać w internecie, jak się będzie szło do lekarza albo do szpitala, gdzie on te studia ukończył. Wszystko to zadziwiające, tak jakby ktoś nam chciał zrobić krzywdę, ale jakbyśmy chcieli wiedzieć, o co im chodzi dokładnie, im, to znaczy Unii Europejskiej, masonerii i tak dalej, no to musimy więcej poczytać tego KPO, i tam się dowiemy, że największe pieniądze pójdą na to, żeby nie było żadnych kontaktów bezpośrednich z lekarzami, tylko przez internet i żeby badania były przez internet i tak dalej. No i wtedy sprawa się wyjaśni, że taki niedouczony lekarz będzie gdzieś siedział po drugiej stronie Skype'a czy telefonu i jak co, to przerwie połączenie, żeby zawiązać je za chwilę, będzie zaglądał do podręczników, będzie się konsultował ze starszymi, bardziej douczonymi kolegami i jakoś to pójdzie. Jak byłem w Holandii i dostałem wysokiej gorączki, zawieziono mnie do szpitala, to nim zawieziono mnie do szpitala, to przez 20 minut rozmawialiśmy przez telefon. Ja rozmawiałem z jakąś taką pracownicą szpitala, nie medyczną, z tłumaczem. No i ona mi zadała z 50 pytań, zapisała moje odpowiedzi i później lekarz się zapoznał, procedury specjalne, zapoznał z tymi odpowiedziami, zajrzał mi z daleka do gardła i wydał opinię, trudno powiedzieć diagnozę. No i inny przykład, znaczy te procedury, trzymanie się procedur, że taki niedouczony lekarz będzie trzymał się procedur, będzie zadawał pytania z gotowca. Inny przykład, a propos tego konsultowania się niedouczonego lekarza z innym lekarzem, czy poszukiwania odpowiedzi w książkach. To już to jest, bo niektóre te nowe kierunki medyczne na nietypowych uczelniach to zostały uruchomione w 2017 roku. Znaczy jeszcze nie wypuściły lekarzy, ale to, co powiem za chwilę, to też jest dowód na to, jak ogólnie spada poziom. Żonie mojej zrobiło się słabo, ale nie tak, żeby wzywać pogotowie, tylko poszliśmy do lekarza rodzinnego, znaczy do przychodni. Powiedziałem w recepcji, że nie zrobiło się słabo, więc skierowali do pierwszego lekarza, który był wolny, na szybko. No i to była jakaś młodziutka lekarka i po krótkiej rozmowie z nami wyciągnęła z szuflady książkę obłożoną w gazetę
Poczytała ją, następnie odłożyła ją grzbietem do góry, bo poprosiła ją recepcjonistka, żeby coś tam zrobiła, coś podpisała, i ona wyszła z tego pokoju. I wtedy ja sięgnąłem po tą książkę, do której ona zaglądała, i przeczytałem tytuł Pomoc w pierwszych wypadkach. No to lekarka musiała się taką książeczką posługiwać w kontakcie z pacjentem. No to tak to będzie wyglądało. No i teraz co możemy zrobić? Możemy tylko chodzić do starszych lekarzy, natomiast na pytanie, co będzie w szpitalach? Szpitale pewnie będą się bronić rękami i nogami przed tym nowym typem lekarzy. No ale czy im się to uda? No to zobaczymy w praktyce. W każdym razie muszą Państwo przyznać mi rację, że zaczyna się powoli wielki thriller medyczny pod tytułem Szarlatani. Dziękuję bardzo.